kurde, widzicie Państwo, 4 zł za godzinę to jakaś przesada, prawda? Tak mało ludziom płacić, no to to jest coś okropnego. Za godzinę firmy kradną, firmy oszukują. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze Piotrze. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Powracamy do obronności naszego kraju. Panie pośle, rząd zajmuje się dziś projektem nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej, a także finansowaniu sił zbrojnych. Wiemy, że to finansowanie ma wzrosnąć do 2,5% w roku 2030 w kontekście PKB. Tak, to są już wcześniejsze zapowiedzi rządowe. Będziemy, myślę, wkrótce realizować nowelizację tej ustawy. Jest to niezwykle istotne, jak chciałbym przypomnieć słuchaczom Radia Maryja, że Polska należy do 5 krajów NATO, którzy realizują zalecenia NATO dotyczące wysokości finansowania własnych sił zbrojnych, czyli zgodnie z zaleceniami NATO wszyscy członkowie powinni wydawać nie mniej niż 2% PKB. W tej chwili to jest zdecydowana mniejszość. To jest jeden z głównych zarzutów Donalda Trumpa. Tutaj biegamy cały czas tutaj wiosę na płocie. Grochowska, Ostrobramska, Ostrobramska, Grochowska, King Cross, Praga, Praga Południe, Uniwersam, Wiatraczna, buduje się. Polska wciąż na dorobku, ale tu Radio Maryja nas informuje, no niedaleko Warszawy jest Radio Maryja, że tylko Warszawa chodzi, że Polska biedna, ludzie się pozaciągali w te kredyty i teraz no nie za bardzo mogą z tego jakby wyjść. Wzrost PKB o około 2, nawet może być przy szybkim wzroście PKB do 3 miliardów złotych rocznie. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. Panie pośle, sprawa bardzo ważna. W dalszym ciągu wzmacniamy wschodnią flankę NATO. Różnego rodzaju komentarze niepokojące wypływały ze strony rosyjskiej, ale i nie tylko. Mianowicie potrzebujemy tego wsparcia. Z tego, co widzimy w ostatnim czasie, naruszana jest nie tylko przestrzeń powietrzna Rzeczypospolitej Polskiej, ale także różnego rodzaju niepokojące działania podejmowane ze strony naszego wschodniego sąsiada. Ja myślę, że to, że te nasila się ilość tych prowokacji rosyjskich i to na Bałtyku, a także na granicach NATO z Rosją, to świadczy o tym, że NATO idzie we właściwym kierunku. To znaczy, że Polska prowadzi bardzo dobrą politykę w kierunku wzmocnienia wschodniej granicy NATO, bo Rosjanie oni tworzą taką politykę faktów dokonanych. Usiłują mówić, że to poprzez prowokacje natowskie, że zwiększają uzbrojenie grożące suwerenności Rosji, to oni muszą działać tak, jak działają. I według tej jakby wnioski z tej polityki Putina, która jest zupełnie podobna jak w czasach komunistycznych, w czasach sowieckich, Breżniewa, Andropowa, Gorbaczowa i tych wszystkich innych, to wniosek się nasuwa tak. No to wy nie zbrójcie się, wróćcie do starego, tego bardzo niskiego systemu finansowania obrony narodowej, własnych sił zbrojnych, a my nie będziemy robić prowokacji. To naprawdę cieszy mnie, że politycy z naszych państw sojuszniczych, ci najważniejsi, to rozumieją. Szczególnie Donald Trump to rozumie i tak bardzo napiera na Niemców, Francuzów, Hiszpanów, ażeby oni realizowali te zobowiązania, które to zobowiązania przyjęli jako członkowie NATO kilkanaście lat temu i nie wiadomo, dlaczego tego nie realizują. No właśnie, te państwa nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Przed nami wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Czym ta wizyta, panie pośle, jest dla Polski, ale także dla całego bloku krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Ten przyjazd, czy wi-
wizyta prezydenta Trumpa jest niezwykłym, to, że jest niezwykłym ważnym wydarzeniem, to jest historycznym dla Polski, bo przecież jest to jego pierwsza wizyta za oceanem po wyborach, to jeszcze dodatkowo nakłada się to na to czas. Prezydent Donald Trump będzie uczestnikiem tego szczytu Międzymorza, czyli ja to odbieram i chyba wszyscy powinniśmy to rozumieć tak, że przez to, że on będzie uczestnikiem, że wygłosi przemówienie na tym szczycie państw Międzymorza, to jakby daje w sposób bezpośredni wsparcie tej idei. Dla nas, mówię, Polaków, ale i Chorwatów, Bułgarów, Łotyszów, wszystkich tych państw tutaj, które wchodzą w skład tego Międzymorza. A to przypomnijmy, Morze Bałtyckie, Adriatyk i także Morze Czarne, czyli ogromny obszar na naszym kontynencie. Tak, oczywiście, bo też idea też ABC, że Adriatyk, Bałtyk, Czarne Morze, też ABC albo Międzymorze, że ta idea to jest niezwykle istotna z naszego punktu widzenia, naszego bezpieczeństwa, ale i rozwoju tej wschodniej części NATO, jak i również wschodniej części Unii Europejskiej. Pragnę podkreślić, że w tym regionie znajduje się sporo państw o niewielkiej powierzchni, o niewielkiej liczbie ludności, natomiast w sumie tworzymy naprawdę bardzo dużą siłę, bardzo liczną i jeżeli uda nam się stworzyć nam wspólnie, a więc tym wszystkim państwom wspólnie, przyjąć pewne stanowiska, które będziemy prezentować zarówno w NATO, jak i w Komisji Europejskiej, to będziemy liczącym się organizmem i będą się z nami musieli przyjść ci najwięksi. Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy. Będziemy wtedy ważnym organizmem. Będziemy mogli domagać się respektowania również naszych potrzeb, respektowania naszych problemów, uwzględniania tych problemów w polityce zarówno natowskiej, jak i Unii Europejskiej. Co ważne i trzeba to przypomnieć, panie pośle, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u Polska odwróciła się od tej wizji budowania solidarności państw Trójmorza, czyli ABC, ale także pani premier Ewa Kopacz zdradziła Grupę Wyszehradzką, to w kontekście deklaracji dotyczącej przyjmowania nielegalnych imigrantów. Tak, tych przykładów moglibyśmy, ojcze Piotrze, zapewne podawać więcej, bo już to demontaż tej idei Trójmorza, idei, którą tak usilnie wprowadzał świętej pamięci profesor prezydent Lech Kaczyński, to demontaż tej idei rozpoczął rząd Donalda Tuska i szczególnie Radosław Sikorski, który jako minister spraw zagranicznych on rozpoczął, a pani premier Kopacz tą decyzją, zgodą na przyjęcie imigrantów i de facto zdradą, można tak powiedzieć, czworokąta wyszehradzkiego, doprowadziła do całkowitego zniszczenia tej idei. Na szczęście nasi sąsiedzi, czyli członkowie tego regionu, gdzie jest Międzymorze, zrozumieli, że niszczenie tej idei Międzymorza to nie jest pomysł Polaków, że to jest pomysł tylko jednej szkodzącej Polsce i całemu regionowi partii, Platformy, Koalicji PO-PSL i jak widać wszyscy chętnie do tego wracają. Ja tu mogę jakby jakąś własną retrospekcję taką. Byłem półtora miesiąca temu z wizytą służbową na zaproszenie Komisji Obrony Narodowej Parlamentu w Rumunii. Tam zwiedzaliśmy i rozmawialiśmy również na ten temat wzajemnych relacji. Oni w tym regionie, Rumunia też jest ważnym państwem, bardzo ważnym państwem w regionie południowej tej flanki, południowo-wschodniej flanki NATO. I oni mówią, że trzeba właśnie takie inicjatywy tworzyć. I nawet zaproponowali powołać takie forum Komisji Obrony Narodowej właśnie z tego regionu. I
Parlament rumuński zainteresował się, bo mam nadzieję, że to będzie miało kolejne kroki w działaniu, ponieważ widać, że wszyscy rozumieją potrzebę takiego wspólnego ustalania wspólnego ustalania priorytetów w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju, w zakresie reprezentowania na zewnątrz wspólnego tego zdania, które spowoduje zapewne to, że nie będziemy już rozgrywani przez największych członków NATO i Komisji i Unii Europejskiej. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Wojska Obrony Terytorialnej już dzisiaj są nazywane 5. rodzajem sił zbrojnych. Wiemy, że w tym roku zostaną utworzone 3 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, 2 w województwie mazowieckim, 1 w województwie warmińsko-mazurskim. Zatem ta idea i ten projekt jest realizowany i to ze skutecznością. Obserwuję, biorąc w jakimś sensie też udział w realizacji tego projektu, no bo że Polska mówi, nie będzie rozgrywana przez Unię Europejską. Ale obserwując i monitorując tą ideę pana ministra Antoniego Macierewicza, przede wszystkim czekałem na pierwsze szkolenia, jakie zostaną przeprowadzone z tymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. I poziom wyszkolenia, jaki osiągnięto przecież w tak krótkim 16-dniowym okresie tego szkolenia podstawowego, no budzi moje najwyższe uznanie. Naprawdę nie wiem, aż nie, na początku wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby te wojska osiągnęły tak wysoki poziom wyszkolenia w tak krótkim czasie. Jest to dowód, że kolejny dowód na to, że damy radę, że się da, że wystarczy dobrze wszystko przygotować, wszystko dobrze zaplanować, a później konsekwentnie to realizować. Młodzi ludzie bardzo chętnie poddają się nawet tym ciężkim w zakresie szkolenia okresowi, bo wiedzą, że to będzie procentować w dłuższej perspektywie. Także moje są, naprawdę mam wielkie wyrazy uznania dla pomysłodawców tej idei i realizatorów. No, możemy być dumni zarówno z tych, którzy przygotowali tą ideę, ale tu chcę pogratulować przede wszystkim tej młodzieży, która tak chętnie, tak ochoczo garnie się do tej służby obrony, Wojsk Obrony Terytorialnej i tak aktywnie uczestniczy. No, generał Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, on mówi, że ci młodzi ludzie nawet inspirują doświadczonych dowódców swoimi niektórymi pomysłami. No, podawał nam na komisji takie przykłady, jak to jest. To naprawdę moje wielkie uznanie. To ja jestem pewien, to po tym widać, że ci młodzi ludzie, którzy zgłosili się do Wojsk Obrony Terytorialnej, oni tam nie poszli po to, żeby zarobić parę złotych. Oni naprawdę poszli tam z potrzeby serca, z potrzeby realizacji takiego patriotycznego stosunku do ojczyzny. No to jest piękna sprawa. I to cieszy na pewno. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, Michałem Jachem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, nie będę pochwalony z Jezusa i Maryi Zaszczycielka. Teraz i zawsze, panie pośle, wywiad, którego pan udzielił telewizji BBC News, obiegł prawie cały świat, a wywiad dotyczył między innymi sprawy dotyczącej nielegalnych uchodźców przekraczających granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolokwialnie mówiąc, oberwało się między innymi Niemcom w tym wywiadzie. Gdzie jest solidarność, kiedy Niemcy podpisują kontrakt bez dyskusji z innymi krajami członkowskimi? To
między innymi pytanie postawione przez pana, panie pośle. To prawda. Dziennikarka BBC starała się przekonać mnie, a właściwie przekonać słuchaczy, których jest kilkanaście milionów codziennie rano, że Polska nie ma racji. Niestety te argumenty, które ja przedstawiłem, postawiły tą panią przed trudną sytuacją, bo po pięciu minutach zakończyła ten wywiad, chociaż zwykle ta rozmowa poranna w BBC, którego słuchają dziesiątki milionów, trwa 8 minut. Ta pani skończyła tą rozmowę w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ja przypomniałem, że Polska nie jest państwem, które nie chce pomagać, wręcz przeciwnie. My pomagamy uchodźcom, a właściwie osobom potrzebującym pomocy na miejscu, czyli Syryjczykom, czterokrotnie więcej finansowo niż rząd Platformy Obywatelskiej. My wydajemy teraz ponad 45 milionów złotych. Platforma wydawała 10. I teraz Platforma stara się nam mówić, PSL także, że my nie mamy solidarności z Unią Europejską. To nie jest prawda, ponieważ PSL, miałem okazję rozmawiać z jednym z programach telewizyjnych, miałem okazję rozmawiać z jednym z posłów PSL-u, który powiedział, że ich pomocą ma być zakup żywności od polskich rolników i wysyłanie tej żywności do Syrii. Więc zapytałem posła PSL-u, a ile pieniędzy wydaliście w trakcie 7 lat wojny, w trakcie waszych rządów, na żywność zakupioną od polskich rolników? Okazało się, że odpowiedź brzmi zero. Więc wielka hipokryzja. Wszyscy chcą robić tak naprawdę interes polityczny na tej wojnie. My chcemy realnie pomagać. Organizacje pozarządowe, jak na przykład Kościół w Potrzebie, budują szpitale, budują szkoły. My przekazujemy pieniądze, ale nie chcemy żadnego zagrożenia w Polsce. Panie pośle, w jakim kluczu w tej sytuacji odczytać działanie chociażby forum międzynarodowego, myślę o Unii Europejskiej, poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej? Mamy tak, straszenie Polski, sankcje nakładane na Polskę, a także naciski. W jakim kluczu trzeba by było podejść do tej sprawy? No, bardzo proste. Niemcy chcieli bardzo taniej siły roboczej. Myśleli, że Angela Merkel myślała, że przyjmie sobie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy tak zwanych uchodźców, którzy będą pracować za darmo de facto dla Niemców, i okazało się, że to jest problem dla niej. I teraz wie o tym, że popełniła błąd, wybory się zbliżają. Część tych nielegalnych imigrantów już wysłała swoimi samolotami wojskowymi, Herkulesami, z powrotem do Syrii. I teraz próbuje pokazać Europie, swoim sprzymierzeńcom, że to nie jest jej problem, to nie ona wywoła ten problem, ale jest to problem całej Unii Europejskiej. Próbuje po prostu wysłać część tych nielegalnych imigrantów do wszystkich krajów, aby pokazać, że to jest problem Europy. Nie, to nie jest ani problem Europy, ani Antarktyki, ani Ameryki Północnej, ani innych kontynentów. To jest problem, który został wywołany przez Angelę Merkel w poszukiwaniu taniej siły roboczej. Jest wiele kontynentów na świecie. Dlaczego ci ludzie tutaj płacą tysiące dolarów swoim przemytnikom, aby docierać? Nie po to, aby szukać azylu, bo tak jak mówiłem, jako prawnik często to potwierdzam, osobą, która poszukuje azylu, która chce być uchodźcą, jest osoba, która uchodzi do pierwszego, zgodnie z prawem międzynarodowym, do pierwszego bezpiecznego kraju, a nie leci przez pół świata, aby szukać socjalu i lepszego życia. My pomagamy. To nie jest tak, że nie jesteśmy chrześcijanami, że nie czujemy tej wojny, tego bólu. Ale ja byłem w Libanie 3 razy. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi. Oni powiedzieli, my chcemy tu być. My chcemy odbudować nasz kraj. My chcemy, abyście nam pomagali tutaj. I my pomagamy. I to, co robi pani premier, to jest właśnie to, czego ci ludzie oczekują. Nikt z polityków, ani Platformy, ani PSL-u, ani Nowoczesnej, nigdy tam nie był. Ja tam byłem 3 razy. Widziałem ludzi, byłem z nimi. Panie pośle, wspomniał pan o tych niepokojących decyzjach podejmowanych przez panią kanclerz Niemiec, ale także niepokojące są słowa wypowiadane niejednokrotnie przez prezydencję Francji, który między innymi grozi Polsce paluszkiem, kolokwialnie mówiąc, stwierdzając, że Polsce należy odebrać fundusze strukturalne. Nie ma możliwości. Formalnie nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z traktatem takie decyzje muszą być podejmowane jednogłośnie, czyli jeżeli ktokolwiek chciałby odebrać nam jakiekolwiek fundusze albo wsparcie, musiałby mieć wsparcie wszystkich państw członkowskich.
zgodnie z traktatem. Węgry, Słowacja, Czechy, a nawet Austria już teraz mówią o tym, że nie będzie zgody, nie zagłosują za takim rozwiązaniem, a więc oczywiście to jest tylko i wyłącznie polityczna rozgrywka. Wspomnę coś więcej, tylko 12% osób z tych, które miały być relokowane, zostały przyjęte przez państwa członkowskie. Więc wszystkie państwa Unii Europejskiej członkowskie nie wypełniły tego obowiązku. To nie jest tak, że tylko chodzi o Polskę, Czechy, Węgry czy Austrię. Wszystkie te państwa nie dopełniły obowiązku, bo nie są w stanie. Panie pośle, zmiana tematu. Wielka Brytania. Brytyjska premier Theresa May przedstawiła w dniu wczorajszym w Izbie Gmin założenia rządowej propozycji zachowania praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym blisko milionowej społeczności Polaków. Tutaj mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju pogróżkami wypowiadanymi przez działaczy Platformy Obywatelskiej, PSL-u i nie tylko, odnośnie stracenia tej pozycji Polski na forum międzynarodowym, w tym także Wielkiej Brytanii. Proszę zauważyć, że ja także, bo byłem osobą, która wyjechała w czasach rządów Platformy i PSL-u do Wielkiej Brytanii. Mieszkałem w Londynie 5 lat. Proszę zauważyć, że większość tych ludzi wyjechała wtedy, kiedy Platforma rządziła. My zostaliśmy wypchnięci. Pan Bóg dał szansę, żeby wrócić. Dał mi szansę, żeby służyć Polsce. Ale nie wszyscy mają taką możliwość. I ci ludzie, którzy teraz mieszkają w Londynie czy w Wielkiej Brytanii w ogóle, są osobami, które zostały wypchnięte przez Platformę i PSL. I teraz oni mówią o tym, że my będziemy na marginesie. Co za hipokryzja. To jest wielka hipokryzja, która absolutnie pokrywa się z tym, co Wielka Brytania proponuje Polakom. My jesteśmy filarem gospodarki Wielkiej Brytanii i to, co robi teraz Platforma, to jest czysta hipokryzja, ponieważ oni cały czas powtarzają slogany, które nie mają jakiegokolwiek odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak mówię, ja tam mieszkałem 5 lat. Byłem osobą, która w 5 lat pracowała w Londynie ciężko i znam to środowisko. Ci ludzie naprawdę są bezpieczni. I Platforma to, co chce robić, chcę mówić, że przez Prawo i Sprawiedliwość ktokolwiek jest zagrożony. To nie jest prawda. Brytyjska premier, panie pośle, mówi wprost, chcemy, żebyście zostali. Dokładnie, ponieważ bez nas gospodarka Wielkiej Brytanii nie istnieje. Jesteśmy naprawdę świetnymi specjalistami i chciałbym, żeby to Polonia usłyszała. Naprawdę robimy świetne rzeczy. Pracujemy na wsparcie Wielkiej Brytanii, tak jak to było, no nie chcę brzmieć górnolotnie, ale w trakcie II wojny światowej, no kto walczył o Wielką Brytanię? I teraz chciałbym, aby to było przypomniane, a Platforma stara się, pomimo tego, że nas wypchnęli, wiele z tych osób chce wrócić, naprawdę, ja mam przyjaciół, którzy mówią, chcemy wrócić do Polski, czekamy, wrócimy niebawem. Ale nie może być tak, że Platforma teraz wykorzystuje ten moment, aby uderzać w nasz polski rząd, mówiąc, że to przez nas cokolwiek dzieje się złego. Nieprawda. Polacy są cenieni, doceniani i naprawdę nie trzeba straszyć Polaków, ponieważ to, co robi Platforma, która mówiła, że nie będzie szczytu NATO, że nie będzie Światowych Dni Młodzieży, że Barack Obama nie przyjedzie, że teraz Donald Trump nie przyjedzie, oni cały czas sieją czarnowidztwo. To nie jest prawda. Panie pośle, bardzo ważna sprawa. Odchodzi Wielka Brytania po Brexicie. Są już toczone rozmowy dotyczące warunków, ale jedno jest nieuniknione. Odchodzi jeden z największych płatników do budżetu Unii Europejskiej. Jak ta kondycja Unii Europejskiej będzie wyglądała po odejściu Wielkiej Brytanii? No wszystko zależy od tego, jak inne kraje europejskie będą rozporządzać swoim budżetem. Proszę zauważyć, że Donald Trump, z czym ja w 100% się zgadzam, podkreślił, że 2% PKB na obronność to jest minimum. Zamiast wydawać pieniądze na uchodźców, podkreślam, nielegalnych imigrantów, bo często pojawia się to słowo uchodźcy, nielegalnych imigrantów, Niemcy powinny wypełnić swój obowiązek w związku z tym, że są członkiem NATO i wpłacać 2% PKB. Podkreślam, Niemcy mają nadwyżkę budżetową. To nie jest tak, że oni nie mają pieniędzy. Angela Merkel powiedziała, że w najbliższych latach może to będzie możliwe. Nie, mają nadwyżkę budżetową. Co więcej, w Szwecji wydaje się pieniądze na edukację tak zwaną tolerancyjną, czyli w szkołach wydaje się pieniądze na szkolenia i promocję tak zwanych związków partnerskich, de facto homoseksualizmu. W Szwecji i w Norwegii dzieją się rzeczy, które są kompletnie sprzeczne z interesem bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego. Więc moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby
te państwa, które podpisały umowę, które są członkiem NATO, wypełniały swój obowiązek. Najważniejsze jest, a my jesteśmy jednym z pięciu państw, które tą wpłatę zrealizowały, więc moim zdaniem... No i mamy zapowiedzi także, panie pośle, że do 2030 roku wzniesiemy się na poziom 2,5% PKB. To prawda, minister Macierewicz to zapowiedział. No, miejmy nadzieję, że tak będzie i to jest bardzo dobre, ponieważ zawsze w historii jest tak, że nikt nie spodziewa się agresji, ale trzeba być na nią gotowym. Dla mnie najważniejszym jest to, aby Polska była tym krajem, który teraz się wybija. Proszę zauważyć, dzisiaj mamy prezydenta Azerbejdżanu w Polsce. Bardzo ważna wizyta, która kontynuuje politykę zagraniczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj będę na kolacji z prezydentem Azerbejdżanu i prezydentem Andrzejem Dudą. Mamy prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Trumpa niebawem. Rozwijamy się, pokazujemy, że chcemy kontaktów i rozwoju, a mówiło się, że Polska będzie w izolacji. Kompletna nieprawda. Ważne jest, abyśmy byli cały czas aktywni. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz do tych bieżących spraw i gorąco pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Dominikiem Tarczyńskim. Kończymy audycję aktualności dnia minuta po godzinie 14. Państwa doma gości Radio Maryja. W naszym programie czas na wiadomości. Potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Azerbejdżanu, który przybył dziś do Warszawy. W trakcie wizyty podpisano wspólną deklarację na temat mapy drogowej w kierunku strategicznego partnerstwa, współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Azerbejdżanem. Przedstawiciele rządów obu państw podpisali także umowy dwustronne, m.in. o współpracy w dziedzinie obronności i energetyki. Cieszę się, że w związku z tą pańską wizytą podpisaliśmy dzisiaj aż tyle wspólnych dokumentów pomiędzy naszymi krajami, które zmierzają do intensyfikacji współpracy, przede wszystkim współpracy gospodarczej, ale oczywiście także i naukowej, ale także i współpracy politycznej, bo my dwaj podpisaliśmy dokument, który właśnie także do intensyfikacji współpracy politycznej poprzez zmierzanie ku strategicznemu partnerstwu pomiędzy naszymi krajami ma prowadzić. Bardzo się z tego cieszę, panie prezydencie, bo potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży. Szef państwa polskiego zaznaczył, że wymiana handlowa pomiędzy obu krajami na poziomie około 100 milionów dolarów jest bardzo skromna w stosunku do potencjalnych możliwości. Podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda dziękował też prezydentowi Azerbejdżanu za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Policja i służby celno-skarbowe rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, nielegalnie handlującą paliwem. Zajmowała się ona wprowadzeniem do obrotu oleju smarowego jako oleju napędowego. Działalność grupy przestępczej mogła doprowadzić do strat Skarbu Państwa na prawie 40 milionów złotych. Po przeszukaniu blisko 30 miejsc w całej Polsce zatrzymano 15 osób w wieku od 30 do 63 lat. Wśród nich są członkowie, a także założyciele zorganizowanej grupy przestępczej. W operacji brali udział m.in. policjanci z Wołomina, a także antyterroryści z Białegostoku. Działania były prowadzone w ramach śledztwa prokuratury regionalnej w Warszawie. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, powiedział, że zabezpieczono też mienie o wartości ponad 500 000 złotych. 12 samochodów cystern, do tego kilogramy złota, ponad 100 tysięcy euro, a więc to są też i zabezpieczenia, które będą brane pod uwagę przez prokuraturę i sąd na poczet przyszłych kar, bo spodziewamy się, że też takie wyroki będą zapadały. Wszystkim zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podejmie wobec nich czynności procesowe oraz środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowania. Premier Beata Szydło podpisała list w obronie Radia Maryja i dyrektora katolickiej rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Dołącza tym samym do grona ponad 2,5 tysiąca osób, które dotychczas poparły pismo do ojca świętego Franciszka wystosowane przez poseł Annę Sobecką. Jest ono odpowiedzią na anonimową petycję skierowaną do papieża w sprawie rzekomej politycznej i sprzecznej
sprzecznej z katolicyzmem działalności ojca Tadeusza Rydzyka. W liście zwrócono uwagę, że przez wiele lat swojej działalności katolicka rozgłośnia i dzieła przy niej powstałe otrzymały liczne wsparcie ze strony Kościoła katolickiego, a także wielu organizacji samorządowych i stowarzyszeń. Dotychczas wśród sygnatariuszy listów w obronie Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka znalazły się m.in. osoby życia publicznego, ministrowie, parlamentarzyści i europosłowie. Wśród nich m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, szef kancelarii premiera Beata Kempa oraz ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, rodziny, infrastruktury, rolnictwa czy energii, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. List można podpisać na www.citizengo.org. Minister obrony Antoni Macierewicz składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Piątka. Chodzi o jego książkę Macierewicz i jego tajemnice. Poinformował o tym w Sejmie wiceminister Michał Dworczyk. Wcześniej politycy PO wezwali szefa MON-u, by wytłumaczył się z rzekomych powiązań z byłymi współpracownikami SB oraz służb ZSRR i Rosji. Takie tezy PO stawia na podstawie książki Piątka. Co więcej, Platforma oczekuje, że premier Beata Szydło natychmiast, i tu cytat, przynajmniej urlopuje szefa MON-u. Odnosząc się do sprawy, wiceminister Michał Dworczyk stwierdził, że książka Piątka zawiera pomówienie, które PO wykorzystała do ataków. Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który od kilkudziesięciu lat walczy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Walczył właśnie z wpływami sowieckimi, a później postsowieckimi, podobnie jak z wpływami postkomunistycznymi, a wcześniej reżimem komunistycznym. I zarzucanie mu tego, że jest właśnie w jakiś sposób uwikłany tego rodzaju działania na rzecz czy to byłego Związku Sowieckiego, czy się Federacji Rosyjskiej, czy z jakimiś środowiskami postkomunistycznymi jest związany, jest to wyjątkowy cynizm. Ale ja to rozumiem. Dlatego, że jest taka praktyka i w socjotechnice też są używane takie metody, że należy obrzucić człowieka błotem, bo zawsze coś tam zostanie. Natomiast z tych powodów właśnie minister nie będzie wchodził w polemikę, sprawa trafiła do prokuratury. Tomasz Piątek to dziennikarz Gazety Wyborczej, który twierdzi, że przez półtora roku badał koneksje ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Rezultaty śledztwa miał opublikować w książce. Wiceszef MON-u powiedział dziś, że resort ma nadzieję, iż prokuratura i sąd zakończą spektakl, który polega na nieustannych atakach na ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Prawie 40 polskich producentów żywności bierze udział w trzydniowych nowojorskich targach Summer Fancy Foods Show. 63. edycja tego wydarzenia zgromadziła ponad 2000 wystawców z 50 krajów i regionów. Polski pawilon oferuje bogatą ofertę, m.in. mięs, serów i miodu. Nasze produkty mogą zachęcić klientów, ponieważ obecnie obserwuje się duży popyt na zdrową żywność. Stany Zjednoczone stały się w ostatnich latach największym poza Europą importerem polskiej żywności. Istotny, ponad 40% wzrost nastąpił w zagranicznej sprzedaży wieprzowiny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce, by na amerykańskim rynku pojawiły się także drób i jabłka, których jesteśmy największym producentem w Europie. Sprzedaż produktów rolno-spożywczych do Stanów Zjednoczonych zamyka się w kwocie 271 milionów dolarów. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych przygotowanie do 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Początek spotkania o godzinie 18.15. Zaś w audycji dla małżonków i rodziców rozmawiać będziemy o tym, że mężczyzna też musi zadbać o siebie. Nasi goście, państwo Małgorzata i Maciej Przybylscy. Początek spotkania, godzina 21.30. Drodzy słuchacze, przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, apostolska rodzina Radia Maryja, wiemy wszyscy, że kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Co najmniej na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość kształtuje, dobrze kształtuje, po Bożemu, dzieci i młodzież. Dlatego urządzamy dla młodzieży wakacyjne warsztaty w kampusie akademickim w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty radiowe, prasowe, telewizyjne, politologiczne, kulturoznawcze, aktorskie, taneczne, a dla zainteresowanych również muzyczne, z instrumentami muzycznymi, z dobrym głosem, ze słuchem. Zajęcia prowadzą specjaliści, bardzo dobrzy, wykorzystujący profesjonalny sprzęt, również radiowy, telewizyjny,
Oprócz zajęć teoretyczno-praktycznych przewidziano także zwiedzanie Torunia. Dla tych, którzy jeszcze go nie zwiedzili, Radia Maryja, telewizji Trwam. Proszę Państwa, te warsztaty od 17 do 19 sierpnia, czyli od czwartku do soboty. Przyjazd po południu pierwszego dnia, odjazd po obiedzie ostatniego dnia. Dla tych, którzy pragną być na warsztatach muzycznych, i zapraszamy bardzo serdecznie, są prowadzone przez bardzo dobrych specjalistów. Rozpoczęcie w środę 16, a więc dla tych ludzi młodych od 16 do 19 sierpnia. Proszę Państwa, dla młodzieży jakiej? Od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jaka zapłata? Żadna. To będzie z 1% oczywiście, ale jeżeli daje się wszystko darmowo, to się nie ceni. To przynajmniej niech sobie ci młodzi ludzie zapłacą za posiłki, śniadanie, obiad, kolacja. One nie są drogie, są bardzo dobrze robione. Dziękujemy tym, którzy organizują kuchnię. To jest ciężka praca i tym bardziej bardzo dziękujemy. A więc warsztaty, nowe widnokręgi. Zapraszamy młodzież. Zgłaszamy się pod telefonem 56 650 4000. 56 650 4000 w Toruniu. W siedzibie uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. To jest bardzo blisko Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać za współpracę. Także widzicie Państwo, bardzo dużo jest oszustw, jest dużo oszustów, no i kłamią. Kłamią i żebrzą. Na dwoje babka wróżyła. A jeszcze Platforma nakłamała, także ona bardzo dużo dawała na uchodźców, na Unię Europejską, jeszcze chciała tych uchodźców przyjąć tutaj. Ja nie wiem, chyba żeby tę Polskę rozsadzić. Już tak oni nie kochają tej Polski, czy co? Dobrze Państwa, no jest ta linia Mysia, jest linia Mysia. Może i trzeba Bogu dziękować, że jest jak jest.